W ostatnim czasie północne skrzydło pałacu w Wilanowie przechodzi znaczące zmiany. Konserwacji i pracom prewencyjnym poddawane są niektóre z dekoracji ściennych, a także wszystkie stropy, sufity, polichromie oraz stiuki większości pomieszczeń. Wszystko to zmierza do tego, aby ten budynek, którego fundamenty sięgają jeszcze początków XVIII wieku, w XIX wieku stanowił galerię gotycką, a następnie prywatne mieszkanie właścicieli Wilanowa, został przekształcony w galerię spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających. W tym celu między innymi w budynku zainstalowana zostanie winda, która pozwoli osobom z niepełnosprawnościami zwiedzać pomieszczenia górnych kondygnacji pałacu. W pomieszczeniach pierwszego piętra nowej galerii prezentowane będą projekty architektoniczne, ręcznie wykonane rysunki Franciszka Marii Lanciego, jednego z najciekawszych, ale też najbardziej zapoznanych architektów tej epoki. Zostały one poddane pracom konserwatorskim. Dzięki temu ich stan znacząco się poprawił. Oczyszczono je z licznych zabrudzeń, zaplamień. Oprawiono je w nowe paszportu, dzięki którym wyeksponowane na ścianach nowej galerii będą stanowić interesującą propozycję dla naszych zwiedzających.